Od śmierci Witolda Pyrkosza minęło już ponad półtora roku. Wdowa po aktorze wyznała, że znów jest w stanie oglądać ją jak miłość. Przez ostatnie kilkanaście lat życia Witold Pyrkosz występował we mnie jak miłość. Grany przez niego Lucjan Mostowiak cieszył się dużą sympatią wśród widzów. Śmierć aktora była wielkim ciosem dla fanów Tasiemca oraz jego rodziny. Krystyna Pyrkosz bardzo przeżyła śmierć męża. W wywiadach podkreślała, że gdyby nie czworonogi, których ma aż 10, najprawdopodobniej nie poradziłaby sobie z bolesną stratą. Krystyna Pyrkosz o tym jak miłość. Od śmierci Pyrkosza minęło już 1,5 roku. W rozmowie z Super Pressem wdowa po aktorze wyznała, że czas leczy rany i jest w stanie oglądać ją jak miłość. Nie oglądałam przez ponad rok jak miłość, ale ostatnio chwilę popatrzyłam. Widziałam ostatnie odcinki z udziałem męża, jak siedział przy stoliku, ale widać było, że jest już zmęczony. Wszystko, co miał napisane, nie zostało niestety zrealizowane, a miało się dziać naprawdę dużo, powiedziała. Przez wielu widzów Witold Pyrkosz jest kojarzony głównie z kultową telenowelą TVP. Aktor wystąpił jednak w ponad 70 filmach, w tym takich klasykach jak Sami Swoi, Alternatywy 4, King Size czy Janosik. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.